Cześć, dzisiaj zajmiemy się napojami energetycznymi. Czy rzeczywiście dodają nam skrzydeł, czy czasem może szkodzą naszemu zdrowiu? 1 stycznia 2024 roku wyszła ustawa, która zabrania sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia. A że życie nie znosi próżni, bardzo szybko pojawiły się napoje przypominające napoje energetyczne, które mają 1 mg kofeiny mniej na 100 ml. Czemu zatem wprowadzono taki przepis? Czy energetyki są niezdrowe? O tym w dzisiejszym odcinku. Co zawierają sobie energetyki? Jak widzicie w tej tabeli, widać najpopularniejsze energetyki w Polsce, czyli Red Bull, Monster, Rockstar i Tiger. Wszystkie z nich zawierają kofeinę, taurynę, cukier, a także witaminy z grupy B. Jak widzicie, wszystkie wartości są do siebie bardzo zbliżone. Zacznijmy od kofeiny. Kofeina działa zwiększając nasze skupienie i zmniejsza uczucie zmęczenia. Jednak nadmierne spożycie kofeiny, szczególnie u dzieci i młodzieży, może prowadzić do niepokoju, problemów ze snem, bólów głowy i innych problemów zdrowotnych. Tauryna jest to aminokwas, który naturalnie występuje w organizmie człowieka. W napojach energetycznych jest dodawana ze względu na jej rzekome właściwości wzmacniające i poprawiające wydajność. Chociaż tauryna sama w sobie jest generalnie uważana za bezpieczną, jej interakcje z kofeiną i innymi składnikami napojów energetycznych nie są w pełni zrozumiałe. Guarana jest to ekstrakt roślinny, który ze względu na swoje właściwości pobudzające często dodawany jest do napojów energetycznych. Witaminy z grupy B odgrywają istotną rolę w przemianie węglowodanów w glukozę, która następnie jest wykorzystywana jako źródło energii. Ponadto są one odpowiedzialne za prawidłową pracę układu nerwowego i mają wpływ na utrzymanie zdrowia skóry, włosów oraz oczu. Zawartość cukru w napojach energetycznych jest dosyć wysoka. Może dzięki temu znacząco zwiększać energię, ale niestety może prowadzić również do otyłości czy próchnicy. To są najważniejsze substancje występujące w napojach energetycznych. A jakie występują jeszcze? Kwas fosforowy i kwas cytrynowy są powszechnie stosowane w napojach energetycznych jako regulatory kwasowości. Mogą one jednak wpływać negatywnie na zdrowie zębów. Mogą przyczyniać się do demineralizacji szkliwa zębów, co zwiększa ryzyko próchnicy i erozji. Regularne spożywanie napojów zawierających te kwasy bez odpowiedniej higieny jamy ustnej może znacząco wpłynąć na zdrowie zębów. Żeńszeń to popularny korzeń rośliny, który jest używany w medycynie tradycyjnej, szczególnie w Azji od tysięcy lat. Uważa się, że posiada właściwości adaptogenne, co oznacza, że może pomóc organizmowi lepiej radzić sobie ze stresem. Związki aktywne zawarte w żeńszeniu mogą mieć pozytywny wpływ na różne funkcje organizmu, w tym poprawę koncentracji i funkcji poznawczych. L-karnityna to naturalnie występujący aminokwas, który odgrywa kluczową rolę w produkcji energii przez transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie są one spalane. Jest popularnym suplementem wśród sportowców i osób dbających o kondycję ze względu na przypisywane jej właściwości wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej i poprawę wydajności fizycznej. Jednakże większość dowodów naukowych nie potwierdza, by suplementacja L-karnityną w znaczący sposób wpływała na utratę wagi czy poprawę składu ciała. Przejdźmy teraz do skutków ubocznych, czyli jednych z najważniejszych tematów dzisiejszego filmu. W metaanalizie Hałasińskiego, czyli takim bardzo dużym badaniu, które bada inne badania, czyli takim przeglądzie badań, wykazano następujące skutki uboczne. U 548 osób wystąpiło szybkie bicie serca, u 26 drżenie rąk, u 388 bóle głowy, u 495 problemy ze snem. A jaki jest negatywny wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży spożywających zbyt duże dawki napojów energetycznych? Zdrowie psychiczne i fizyczne. Regularne spożywanie napojów energetycznych przez dzieci i młodzież może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia snu, bóle głowy oraz problemy z koncentracją. Rozwój mózgu. Składniki napojów energetycznych, takie jak kofeina i tauryna, mogą negatywnie wpływać na rozwój komórek mózgowych u dzieci i nastolatków, co może prowadzić do długoterminowych konsekwencji dla ich zdrowia neurologicznego. Zachowania ryzykowne. Konsumpcja napojów energetycznych przez młodzież może być związana z większą skłonnością do ryzykownych zachowań, w tym mieszania napojów energetycznych z alkoholem, co zwiększa ryzyko uzależnienia i innych negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Problemy kardiologiczne. Napoje energetyczne mogą przyczyniać się do problemów kardiologicznych u dzieci i młodzieży, takich jak arytmie serca, wzrost ciśnienia krwi oraz inne poważne komplikacje zdrowotne.
Podsumowując, badania potwierdzają, że energetyki mogą negatywnie wpływać na zdrowie, powodując zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, uzależnienie od kofeiny czy problemy psychiczne. Oczywiście energetyki mają także pozytywne działanie, czyli zniesienie naszego uczucia zmęczenia, także zwiększenie naszej energii. A co wy o tym uważacie? Napiszcie w komentarzu.